Dzień dobry, witamy z Dragonem. Sobotni poranek. Dragon, jak widzicie, śliczny, przepiękny po spacerku. Był z mamusią i teraz jest troszkę smutny, bo mama poszła do Pepko, a on nie lubi zostawać sami, nie lubi zostawać bez mamusi albo bez tatusia i tęskni się mamu. Chcieliśmy wam przekazać informacje na temat zbiereczki. A więc tak, samochód myślę będzie w przyszłym tygodniu, to w przyszłym tygodniu się wybierzemy na spokojnie w któryś dzień do schroniska, no z tą kwotą, która została przelana, czyli 57 zł, ja tam coś jeszcze dorzucę od siebie, po prostu kupię karmę, wezmę jakieś koce i zawiezie się dla piesków, dla zwierzaczków, tak żeby pieski i zwierzaczki też coś miało od tego nowego roku. Także myślę, że w przyszłym tygodniu, który dzień dokładnie jeszcze nie wiem, ale w któryś na pewno odbędzie się odcinek ciekawy, fajny, na którym Dragon, dzień dobry! Dzień dobry, Dragon! Dobry! No widzicie, Dragon nawet nie chce się obudzić, bo mamusia poszła do Pepko. No, także w przyszłym tygodniu filmik ze schroniska. Myślę, może bliżej weekendu, muszę sprawdzić, kiedy mam wolne, kiedy będziemy mogli pojechać po prostu, bo jestem zależny też od kogoś. Także wszystko zależy od tego, kiedy ta druga osoba też będzie miała wolne, czy dopiero na weekend, ale to na pewno jakiś znajdziemy odpowiedni termin, odpowiedni dzień, aby to, aby można było po prostu pojechać. Dragona, co? Wszystko super, po nowym roku, z kilogram pewnie przytył, jak był na święto u dziadków, to ten dziadek go pewnie dobrze przykarmił, także na pewno jest z kilogram więcej. Teraz jest smutny. Halo, nie kulimy się. Dzień dobry, kolego. Teraz jest smutne po prostu, no bo tak jak mówiłem, mamusia poszła do Pepko, Niuniu został bez mamy i tęskni. Jak mamusia zobaczy w drzwiach, będzie merdał ogon, będzie szczęśliwy. Ale to, myślę, że u was tak samo. Chciałbym poruszyć, tak zapowiedzieć wam odcinek taki troszeczkę, myślę, bardziej tematyczny, na temat, który jeszcze nie poruszałem, a chciałbym poruszyć i to chciałbym zapytać was, jak uważacie, albo jak myślicie, czy lepiej mieć do pary drugą suczkę, czy drugiego pieska, czy mieć po prostu na przemian, czyli suczka i piesek. Chciałbym znać waszą opinię i jakie jest wasze zdanie na ten temat. Ja następny odcinek chciałbym temu poświęcić, bo nie ukrywam, że w przyszłości chciałbym mieć drugiego pieska, znaczy bądź suczkę, i będę się sugerował na pewno dużo opiniami ludzi i tym, co się znajdzie w internecie poczytać. Także jakbyście mogli dać znać w komentarzu, jak lepiej, suczka, piesek, czy dwie suczki, czy dwa pieski. Chciałbym po prostu znać wasze zdanie. Ja może macie większe doświadczenie jak ja, także zapraszam do komentarzy. Halo, odwróć się tutaj, kolego. O, zapraszamy do komentarzy. Tak, Dragon, o tobie mówię. Dragon, jak widzicie, skulony, no bo wiadomo, na mamy czeka, już na drzwi patrzy. A ja co, zapraszam was na ten właśnie odcinek dłuższy. Powiem wam, co udało mi się znaleźć, wyczytać. No i mam nadzieję, że dacie w komentarzach znać, jak wy uważacie. A na dzisiaj pozdrawiamy serdecznie, życzymy udanego weekendu. Myślę, jutro nowy odcinek będziemy nagrywać, może jutro wrzucę, może w poniedziałek, ale dzisiaj już wam życzymy miłego weekendu, dużo przysmaków. Halo, kolego, popatrzcie, co ty taki spięty jesteś, no popatrzcie, czekam na mamę. No, także życzymy udanego weekendu, dużo zdrówka. I przede wszystkim jak najwięcej ciepła i dużo, dużo przysmaków i zabawy. Pozdrawiamy, cześć.